Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami i zabrać was w podróż po to, żeby sprawdzić, jak wygląda użytkowanie Pocketa wraz z zmieniaczem czwórką w prawdziwej akcji. Zabiorę was na śnieżną wyprawę, gdzie zobaczycie, jak te urządzenia spisują się w boju, w ujemnych temperaturach, podczas prawdziwej wyprawy, gdzie mam zmarznięte ręce i jak to wszystko działa. Wiele filmów na rynku czy na YouTubie dotyczących miniacza czy Pocketa trójki skupiają się głównie na cechach, a przecież tak naprawdę ważne jest to, jak nam się dany sprzęt sprawdza w boju. Wahałem się, czy kupić Pocketa, czy nie, ale zdecydowałem się, żeby go kupić, bo chciałem go sprawdzić w dwóch scenariuszach. Po pierwsze chciałem sprawdzić Pocketa, jak będzie spisywał się na Cineupie, a mianowicie na moim Cinelogu 35, szczególnie w warunkach wieczornych. I mogę powiedzieć, że jestem umiarkowanie zadowolony. Jak będę miał spotera, poprawię jeszcze i powtórzę te ujęcia. Póki co na dzisiaj już mam świadomość, że trzeba poustawiać go nieco lepiej, ale tak czy inaczej nie wyglądało to źle. Zresztą zobaczcie sami. Drugi pomysł, jaki przyszedł mi do głowy, to zestaw minimalistyczny. Stworzenie zestawu, który nie wymaga nawet plecaka. Wszystko ma się zmieścić w kieszeniach. I zestaw składa się z miniacza czwórki, a także z Pocketa 3. Dzięki temu mamy do dyspozycji dwie kamery i to urządzenia, które nagrywają ujęcia w 4K nawet w 120 klatkach na sekundę w 10-bitowej skali kolorystycznej. Jak to wyszło? Sami zobaczcie, na pewno nie przyłożyłem właściwej uwagi i muszę się na tym skupić lepiej na przyszłość. Domocowanie mikrofonu, dlatego ten dźwięk, ja nie jestem z niego zadowolony i postanowiłem nagrać tą narrację, żeby was wprowadzić do tematu. A druga sprawa to na pewno zastosowanie nakładki szerokokątnej na obiektyw. Przy tych bliskich vlogowych ujęciach, jak teraz na nie patrzę, no to widać wyraźnie, że pole widzenia jest zbyt ciasne i trzeba faktycznie troszeczkę szerszy kąt tutaj użyć, czyli właśnie nakładkę szerokokątną. Tak czy inaczej, zapraszam was bardzo serdecznie do tej przygody. Będzie trochę przecierania szlaków, będzie trochę active track, lotów. Fakt, że słońca nie było podczas tej wycieczki, ale mam nadzieję, że będzie fajna zabawa i jesteście w stanie ocenić, jak to wszystko wygląda. Zaczynamy zatem. Zgubił mnie? Nie wiem. Daję radę. I to całkiem nieźle. Aparatura jest najcięższa w tym całym biznesie. Akumulator do miniacza trzymam w kieszeni tutaj bezpośrednio przy sobie, żeby był jak najcieplejszy. Reszta to głównie gumki gimbala, które mogą zmarznąć. Ale on jest wewnętrznej kieszeni tutaj. Mam dzisiaj filterek ND16 i mam wrażenie, że to jest troszeczkę za mocny filtr. Zastanawiam się, zobaczymy jak wygląda ekspozycja, jak go uniosę. Jeżeli byłoby coś nie tak, to faktycznie trzeba będzie tego drona ściągnąć na dół i zmienić mu filtr na słabszy, albo ogólnie zrezygnować dzisiaj z filtra. Teraz spróbujemy zrobić Active Track. To co jest świetne przy tym dronie, że on ma ten najnowszy Active Track 360. Ja sporo się tym zajmowałem wcześniej, dlatego że przez miesiąc nagrywałem warsztat dotyczący użytkowania tego drona i pełnej funkcjonalności. W tej chwili śledzi nas całkiem z tyłu, ale przenieśmy mu może na zewnętrzny, na stronę lewą, tak żeby śledził mnie troszkę z profilu. No i w tej chwili jest bardzo niziutko, ustawił się z tej strony, czyli z mojej lewej i nagrywamy sobie ujęcia takie. A teraz chciałbym przejść na środek. Dobra, teraz przeszedłem od frontu bliżej. On jest na wysokości jakichś 2 metrów przede mną. No i teraz sobie przechodzi. Parametry 1 na sekundę jest ok. Widzę, że nawet z filterkiem ND16, to jest jasny obiektyw, taki dzień jak dzisiaj, on sobie dobrze daje radę. Mamy dwa urządzenia teraz, które pracują na trackingu. Jest to Pocket, a także miniacz. W Pockecie mogę też zastosować filtr, ale na razie tego nie będę robił. Teraz spróbujemy przejść znowu sobie tutaj, żebym ja okrążył
z lewej strony. On mnie powinien okrążyć teraz i powinien przejść na śledzenie z przodu. Rewelacyjnie to zrobili, jeżeli chodzi o ten Active Track, i wygląda to naprawdę petarda. Ja dzisiaj, słuchajcie, nie będę dużo latał. Wziąłem tylko jeden akumulator i to jest sztuka prostoty, żeby ogarnąć sobie wszystko przy jak najmniejszej ilości sprzętu, czyli taki vlog jak dzisiaj, żeby nagrać przy możliwościach takie, jakie mamy, prawda? Czyli nie zabrałem nawet plecaka, żadnej torby, nic kompletnie, mam tylko ze sobą kieszenie, jak sama nazwa wskazuje, jest to pocket. Widzę, że on sobie tutaj fajnie podąża przed nami i patrzy na to, jak wygląda nasza sytuacja. Teraz mu dałem śledzenie bliższe, żeby był bliżej mnie i żeby śledził mnie i pokazał jako przedłużenie pocketa. Teraz jest. A jedynie co, to mógłbym nakładkę jeszcze tą szerokokątną do pocketa założyć, ale na razie sobie odpuściłem. Przelecimy jeszcze kawałek na dół. Zobaczymy, jak on się sprawuje tutaj, jeżeli chodzi o obstacle avoidance. Mam włączone sondy, więc powinien ładnie omijać. Nie wiem, czy wszystkie zauważy, natomiast wygląda to absolutnie kozacko, jeżeli chodzi o miniacza. I w zimowych warunkach było trochę pytanie, czy można sobie poradzić. Tak, można śmiało latać. Tylko po pierwsze, temperatura akumulatora powinna wynosić minimum 15 stopni Celsjusza. Trzeba trzymać blisko ciała czy pod kurtką akumulator. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, żeby ogólnie miniaka trzymać w cieple. No i też dbać o siebie oczywiście, bo gumy gimbala sztywnieją. I sam dron, wiadomo, jeżeli jest wilgotność też za duża, to nie wolno latać. Wilgotność powinna być taka, żeby na szybie, jak jedziesz autem, nie osadzała się żadna szać i inna wilgoć, żeby wszystko było ok. No teraz mam zagwozdkę, jestem ciekawy, jak on się tutaj zachowa, bo mamy troszeczkę gałązek, ale póki co sobie radzi. Ominął latarnię, teraz ominął świerk i jeszcze mamy jedno drzewo liściaste. Jest ok, na razie sobie przerwiemy tego vloga, wymyślimy zaraz coś ciekawszego i polecimy dalej, ale jak widzicie, można naprawdę fajnie ogarnąć zawodowo sprzętem, który mieści się w kieszeni. Ja myślę też, że trzeba się przyzwyczaić i przekonać do tego pocketa, bo to jest tak małe urządzenie, że jeżeli ktoś bierze pierwszy raz, to ma wrażenie, że tu nic wartościowego się nie nagra. Ale dla mnie największa wartość to jest tracking, plus do tego stabilizacja obrazu w 4K 50 klatkach. No i do tego świetny dźwięk. Nie? To są te trzy składniki właściwie, czy nawet cztery, które składają się na to, że warto to urządzenie wykorzystać do vlogów. Jeżeli ktoś prowadzi kanał na YouTubie lub podobne rzeczy typu społecznościówki, wydaje mi się, że tak, bo nie musisz też stabilizować ujęć. Ja do tej pory stosowałem Sony ZV-10 i to jest bardzo fajny bezlusterkowiec, oprócz dwóch rzeczy właściwie. Na statywie owszem, natomiast stabilizacja jest tragiczna jako przecież urządzenie do vlogów, tak? Do kręcenia vlogów. A druga rzecz, rolling shutter. I on objawia się w takich chwilach, kiedy przestajesz mieć świadomość, że on ma słaby rolling shutter, czy ma duży rolling shutter, ma tendencję do tego. A mianowicie jak nagrywam na przykład drony, albo chcę szybko coś pokazać, to wtedy jest słabe. Natomiast tutaj to fakt, że masz cały czas gimbala za sobą, to jest po prostu kozackie, niesamowite. Teraz spróbujemy pokazać z góry, jak to wygląda. Jest absolutny ogień. Tu na podejściu można się przepięknie rozgrzać. Jest bardzo stromo, ale też świetnie po prostu. No i próbujmy, czy ja w rękawiczkach to ogarnę? Ogarnę, spokojnie. Idziemy pod górkę, ale nie zoom, tylko gimbal do góry, tak jak teraz. Ale świat jest tak monochromatyczny teraz, że jedyny kolor, jaki tutaj widzę,
na naszym horyzoncie, to jest oznaczenie szlaku, a pozostałe elementy, w zależności od tego, czy mamy D-Log N, czy po koloryzacji, to jest naprawdę niewielka różnica. Praktycznie wszystko jest w odcieniach szarości. No i pięknie, słuchajcie. Wydawało się, że sprzęty nasze nie dadzą rady, ale spokojnie się sprawdziły. A kieszonkowa kamera z gimbalem plus do tego kieszonkowy dron dają radę, idealny zestaw. Także one są oczywiście kosztowne, ale jeżeli ktoś i tak musi wydać na sprzęt typu bezlusterkowiec, obiektyw, gimbal plus do tego dron, robi się to samo, nawet więcej, więc biorąc pod uwagę, co jesteśmy w stanie wyciągnąć z takich maluchów, to po prostu rewelacja i uważam, że można przemyśleć tą sprawę. Ja jeszcze się zastanowię, czy zostawić sobie tego Pocketa, czy go sprzedam za jakiś czas. Na razie testuję jego możliwości. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Oczywiście to nie było pełne słońce, to nie były pełne kolory, bo świat wyglądał monochromatycznie na tym vlogu, ale na tym to polega. To jest życie, a nie kolorowa recenzja. To, czym chciałem Wam powiedzieć, bardzo dziękuję za uwagę. Pozwoliła mi ta wycieczka, żeby przekonać się i sprawdzić, na ile ten sprzęt jest wart. I myślę, że nad Pocketem jeszcze muszę popracować co najmniej tydzień, dwa, trzy tygodnie, żeby w pełni wykorzystać jego możliwości. On pewnie będzie miał jeszcze aktualizację, także to się sprawdzi. Jeżeli chodzi o miniacza, uwielbiam tego malucha i w ogóle latałem wszystkimi miniaczami jak do tej pory. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli zaczynasz swoją przygodę w ogóle z dronami, czy myślisz o tym, zapraszam Cię do mojego bezpłatnego przewodnika online, warsztatu, który poprowadzi Cię w pierwszych 5 krokach. A jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć latać miniaczem albo w pełni wykorzystać jego możliwości, zapraszam Cię bardzo serdecznie do moich przewodników online, zarówno dla miniacza numer 2, nawet 1, 2, 3 i 4. Przygotowałem fantastyczne przewodniki krok po kroku, od pudełka aż po projekty kreatywne. Znajdziesz tam omówienie całej funkcjonalności i pełen sposób wykorzystania drona. Trzymam kciuki, życzę wszystkiego dobrego i fantastycznych zimowych przygód. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.